sprzedawać alkohol w nocy w Warszawie, czy nie? Jak najbardziej nie. Przez prawie 2 miesiące warszawscy urzędnicy pytali mieszkańców, czy ograniczyć sprzedaż alkoholu w stolicy. Zdarzają się nagle goście, prawda? I nie ma alkoholu w domu, no i wtedy jest problem. Na stacjach benzynowych to uważam, że może niekoniecznie, no bo dla kierowców no to jednak słabe miejsce trochę. Przez sprzedaż alkoholu jest coraz bardziej niebezpiecznie na takich sypialniach, takich osiedlach jak tutaj. Także... Czyli w całej Warszawie, nie tylko w centrum? Jak najbardziej. Podobnie jak w naszej sądzie, podczas miejskich konsultacji większość warszawiaków, dokładnie ponad 80%, stwierdziła, że nie chce, by alkohol można było kupić wszędzie i o każdej porze. Z tego co pamiętam, że pan był raczej przeciwny albo sceptyczny przynajmniej. Tak, ja jestem sceptyczny co do tego rozwiązania, natomiast rzeczywiście zorganizowałem konsultację społeczną. Była sonda w sieci i spotkania w dzielnicach. Obroty finansowe przedsiębiorstw. W konsultacjach wzięło udział około 9 tysięcy osób. Teraz kolejny ruch. To jest decyzja Rady Miasta, nie moja. Zapytaliśmy radnych, co oni na to. To tylko kilka opinii z różnych politycznych stron Rady Miasta. Wyniki ankiety przeprowadzonej przez warszawski ratusz wyraźnie pokazują, jakie są oczekiwania naszych mieszkanek i mieszkańców. Konsultacje społeczne, przynajmniej w Warszawie, są niereprezentatywne i brało w nich udział stosunkowo mało osób, biorąc pod uwagę populację Warszawy. Popierałam ograniczenie sprzedaży detalicznej alkoholu w Warszawie, nie tylko w centrum. Radni czekają na konkrety, to jeszcze potrwa, bo Trzaskowski chce kolejnych konsultacji, tym razem z miastami wokół stolicy. Część z tych gmin w ogóle nie ma żadnych ograniczeń, część ma ograniczenia w innych porach, część w innych, a to nie może być tak, żeby problem przeniósł się z Warszawy na obrzeża Warszawy. Cały, nazwijmy to, element sąsiednich gmin będzie przyjeżdżał do Marek. Na ruch Warszawy czeka już wiceburmistrz Marek. Miasta, które otoczone jest miejscowościami, nie licząc stolicy, gdzie już w nocy nie kupi się wszędzie alkoholu. Jeżeli Warszawa taki zakaz wprowadzi, to my też, myślę, że nawet wcześniej przeprowadzimy konsultacje społeczne i analizę sytuacji w sąsiednich gminach, żebyśmy byli przygotowani również na wprowadzenie takiego zakazu. Do tej pory sprzedaży napojów z alkoholem zabroniła mniej więcej co 10 gmina, między innymi Zakopane. Tu zakaz działa 7 godzin w ciągu doby. Alkohol w nocy tak, ale tylko w barach i restauracjach. Według mnie same plusy, bo klient, który spożywa alkohol, jest pod jakąś kontrolą, nie dzieje się to w plenerze, zmniejsza ilość interwencji. No i oczywiście lokalni przedsiębiorcy mogą skorzystać z tych zapisów i też zarobić po prostu. Stolica Dolnego Śląska nocnej sprzedaży alkoholu zakazała już ponad 6 lat temu w samym centrum, od lutego na kolejnych 8 osiedlach. Jest mniejsza liczba interwencji w pobliżu miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, a także mniejsza liczba osób pod wpływem alkoholu przebywających w przestrzeni miejskiej. Warszawa, czekając na nowe przepisy, już prowadzi alkoholową kampanię. Ostrzega, by nie sprzedawać alkoholu nietrzeźwym i nieletnim. Ma dowody, że problem jest olbrzymi. Mniej więcej połowa warszawiaków obserwuje to, są świadkami takich sytuacji, że alkohol właśnie albo jest sprzedawany osobie nieletniej lub wyglądającej na nieletnią. Temat: problem z napojami z procentami. Cel: pomóc chociaż 1% ludzi. Łukasz Wieczorek, TVN24.